Dzisiejsza Ewangelia o uzdrowieniu kobiety w szabat, kobiety pochylonej, uczy mnie przede wszystkim spojrzenia na człowieka, bo Jezus rzeczywiście nie tylko widzi prawo, ale nad prawo widzi po prostu miłość do człowieka. No, przełożony synagogi mówi wprost, że nie powinien Jezus uzdrawiać w szabat. I to jest właśnie dziwne, to jest w ogóle absurd, że no właśnie w szabat nie można uczynić coś dobrego według tego prawa, tylko po prostu zachować literę prawa. Przystosować się do prawa. Co mnie jeszcze dotyka, to to, że Jezus umiejętnie rozmawia w trudnych sytuacjach. No nie jest to prosta sytuacja. Syn przełożony synagogi, to nie jest byle kto. A Jezus wykazuje mu błąd i nie boi się powiedzieć do niego obłudniku, czy inaczej hipokryto. Wielokrotnie byłem w takich sytuacjach, kiedy musiałem rozmawiać z przełożonym. I oczywiście dostosowywałem się do tego, co on mówił. Zachowałem posłuszność, byłem posłuszny, ale też byłem w takich sytuacjach, gdzie mówiłem po prostu, jak ja to widzę. Nie chowałem głowy w piasek. Nie dyskutowałem na zasadzie, że chciałem tylko i wyłącznie pokazać moje racje, ale chciałem pokazać, czym się kierowałem, jakie miałem natchnienia, co duchowo mnie poruszało. I nawet jeżeli spotkałem się z takim niezrozumieniem, to mówiłem to, co się działo w głębi mnie. Oczywiście zachowując posłuszeństwo. Może ta sytuacja z Ewangelii jest nieco inna, bo to jest Jezus, prawda? Ale cieszę się i dziękuję Bogu za to, że na przykład w takiej sytuacji, jakiej wam mówię, zachowywałem się w pewnym sensie, w pewnym stopniu jak Jezus. Nie chowałem głowy w piasek i mówiłem, że tak, pokorniutko, w tym znaczeniu takim, takiej uległości, takiej właśnie takiej pokory źle rozumianej, tak, masz rację, ulegnę, przepraszam, przepraszać za coś, co nie czuję, tak? Ale nie, powiedziałem, różnimy się. Różnimy się. Ale chcę ci powiedzieć to i to. Będę posłuszny. Okej, zgadzam się. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I poza tym też słowa dzisiejsze, że kobieto, jesteś wolna od swojej niemocy. Chociaż jest tam zwrot do kobiety, a nie do mężczyzny, to też mnie to mocno dotyka, ponieważ wierzę, że Bóg przychodzi do mnie z uwolnieniem w pewnej kwestii. I też jak dzieliliśmy się dzisiaj w ekipie naszej misyjnej też tą Ewangelią, co ta Ewangelia czyni dzisiaj w naszym życiu, to też dzieliliśmy się tym, że Bóg uwalnia nas z wielu różnych spraw naszego życia. I wierzę, że też jest również w twoim życiu tak, że Bóg chce przyjść do ciebie z uwolnieniem i że Bóg miłosiernie na ciebie patrzy. Wczoraj w Ewangelii Bartymeusz jakby starał się o to w niedzielnej Ewangelii, żeby Bóg spojrzał na niego z litością, a dzisiaj jest odwrotnie. Jezus sam zauważa tę kobietę pochyloną i mówi, jesteś wolna od swojej niemocy. Ja mam dzisiaj wdzięczność w sercu. Podwójną. Z tej racji, że Bóg przez ostatnie wydarzenia pokazuje mi mocno, że mnie uwalnia. Bardzo takie intymne, głębokie. No i druga sprawa, że cieszę się, że mogę w niektórych sytuacjach też postępować podobnie jak Jezus. Rozmawiać w trudnych sytuacjach odpowiednio. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, aby nas uczył po pierwsze przyjmować uwolnienie, dostrzegać je, ten proces uwolnienia, dostrzegać ten proces uwolnienia, a drugie, żebyśmy potrafili w różnych trudnych sytuacjach odpowiednio powiedzieć, jakie jest nasze stanowisko. Nie wykłócać się, oczywiście być pokornym, ale nie chować głowy w piasek, nie uciekać, nie bać się.
Proszę Cię, Duchu Święty, o umiejętność spojrzenia na to, co Ty czynisz w naszym życiu z taką wdzięcznością. Dziękuję Ci za każdy proces uwolnienia, który się dokonuje w nas. I dziękuję Ci za to, że wystawiasz nas na różne takie sytuacje, gdzie musimy powiedzieć, co jest w naszym sercu, nie bać się, nie kryć się, ale po prostu powiedzieć: nie zgadzam się, różnimy się, szanuję to, co mówisz. I będę odważny. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś nas wystawiał na takie sytuacje. Tak, abyśmy coraz bardziej szli do przodu, a nie cofali się w naszym rozwoju osobistym, ludzkim, duchowym. Przyjdź, Duchu Święty, i bądź przy nas w takich sytuacjach. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. Może masz taką sytuację, z której wyszedłeś, trudnej. Uwielbij w tym Boga. Może napisz krótko w komentarzu dzisiaj: dziękuję Ci, Panie, że uwolniłeś mnie spod wpływu na przykład jakiegoś trudnego człowieka. Albo dziękuję Ci, Panie, za to, że byłeś ze mną w trakcie trudnej rozmowy, na przykład o pracę, albo w sądzie, albo w wyjaśnieniu jakiejś dziwnej, skomplikowanej sytuacji. A aktem strzelistym dzisiaj niech będzie dla nas taka krótka modlitwa: Duchu Święty, bądź ze mną w każdej sytuacji. W każdej sytuacji. Zwłaszcza w tych trudnych. Dzięki Wam za dzisiejsze spotkanie ze Słowem. Trzymajmy się Jezusa i do zobaczenia w kolejnych naszych rozważaniach.